No, okej. Że nagrywanie zostało uruchomione ponownie. Ponownie widzów YouTube'a witamy, dla tych, co będą to oglądali później. Także pójdziemy sobie teraz na tereny orkowe. W jednym prostym celu odnalezienia wieży Xardasa. Nie wiem, czy będziemy informować Diego, że odnaleźliśmy wszystkich, raczej sobie podarujemy. Dobra, tu są zwłoki gościa i to go weźmiemy. Odrobimy. Jaką on ma miecz? Nie, cienki. Także musimy znaleźć golemy przede wszystkim tutaj. Jak je znajdziemy, to będzie już ok. Takie rzeczy jak te wilki tam na dole, to nie stanowią większego problemu. No, powiedziałem tu trochę za wcześnie, bo dwa razy mu walnąłem i nic mu nie wziąłem. No, orkowy piesku, zdychaj. Pozbierajmy te skóry. A też kilka. Kiedyś się hajs jeszcze może przydać. I co prawda mamy jakieś 8 tysięcy, no ale mimo wszystko. Dobra, co to za wrota, panie? Wrota ustąpiły. W szynerce jest pochodnia i wytrych. Dobra. Czyli nic specjalnego. Idziemy sobie dalej. I teraz najgorsze jest to, że ja za Chiny Ludowe nie pamiętam dokładnie, gdzie się szło do Xardasa. To nie jakaś... U kogoś się na pewno dało to miejsce jakby wyczaić na mapie. Nie wiem, czy nie Milton przypadkiem. No ale, ale... Tam w oddali jest wieża i to jest chyba właśnie jego. Więc to trudne nie było. Natomiast tam będzie pewien demon, który nam każe jakby no przynieść mu kilka rzeczy. Musimy niewątpliwie znaleźć, gdzie my w ogóle jesteśmy, co tam jest. Już tego nie powinno być w ogóle na mapie, a nie jest. Dobra, to jest tamto miejsce, gdzie byliśmy. Schodzimy w dół. O, trochę przedobrzyłam z tym zejściem, to prawda. Podejdźmy do tej wieży. Zabijmy to coś. Okej. O. Większego problemu nie ma. Taki przerośnięty zębacz. No on już trochę bierze. No ale jak tak będziecie się czaić z kwiatami, to nie pogadamy. Wiecie co, ja tu chyba zaraz zginę z tymi brzytwami, wcale nie jest tak to łatwo. Dobra, czy jednak strzelimy sobie do nich z kuli ognistej, żeby trochę rozgrzać atmosferę. Już się troszkę przeliczyłem.
Dobra, dobra, dobra. Bardziej nie podchodźmy. Wycofajmy się wręcz. Dobrze, żebyśmy jakieś drzewo nie pierdzielnęli niechcący. Nie pozwoliła mi strzelić drugi raz, no. No, panie. Szanowne. Wejdziecie tu ze mną? No, byłem blisko. No ale cholery są z tych brzytew jednak, no. Trudno. Dobra. Teraz już się nie będziemy bawić. Mam nadzieję, że ich wytłukę po prostu. Bez przesady. A jak nie ognistą burzą, to może będą bardziej podatni na... No, powiedzmy piorun kulisty. Końca. Dobra, kolejna poszła się jebać. Nie broń się mieczem przed brzytwą, no panie. Uciekaj. Jednak sobie podziękujemy. No silne to to jest, nie powiem. Może się wyleczmy, tak sugeruję. No pij te butle. No, jeszcze to ładnie i grzecznie. Wypiszmy to raz jeszcze i chodźmy wreszcie do tej wieży. Tam się dowiemy, że i tak nie wejdziemy, no, ale mówi się trudno. Ile tędy tam przejdziemy? Dobra, musimy to obejść. No, z tymi sobie raczej poradzimy na luźnej. To nie brzydce. Dobra. I tu chyba będzie jakiś golem. Załóżmy lodowy. Dobra. No to ognista kula. A, kamienny. O Boże. To tylko go wkurzyłem. Panie, czemu tak? No to chodź tu, kamienny golemie. Mamy serce kamiennego, a więc jest ok.
A, nie to. Dobra. I sobie idziemy dalej. Dobrze byłoby jeszcze wpaść na lodowego. Od razu, gdzieś tutaj. Albo ziemnego przynajmniej. Tam jest droga do tej fortecy. Może tutaj będą wszystkie po prostu, to też by nie było takie głupie. Tak chyba było, że one były wszystkie po drodze, no właśnie. No bo szukanie ich to byłoby trochę kretyńskie. To mam nadzieję, że ognista burza tu wystarczy. No, wystarczyła. I tam będzie ognisty, tak? No nie zadziałało to tak jak chciałem, a powinno być dobrze. Nie wiem, czy go nie trafiłem, czy o co chodzi. Chyba nie. No. A, wiem chyba jak mogę go zniszczyć, dobra. Bryła lodu tutaj jest za słaba, ale tam nam wypadło takie dziwne coś z golema. Czy to było tu? Nie, 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 po prostu. Serce. Czterysta czterdzieści siedem punktów many. Ale to jest pod dziewiątką. Zobaczymy, czy mogę tego użyć. Kula lodu. No i czemu ja go nie mogę zabić lodem? Czyżby zginął wreszcie? Nie. A ja nie mam pojęcia jak go zabić. Powietrzem? Byłoby bez sensu. Dobra, uciekaj ty golemie, niedorobiony. Jakie ja mam czary. Piorunem mogę spróbować, ale wątpię, żeby ogień z piorunem. Żeby to miało cokolwiek na znaczeniu. No, piorun kulisty. O. A powiedzcie mi, jakim cudem lód na niego nie działał, a piorun działa? Bo ja tego kompletnie nie rozumiem.
Teraz go już dobijemy. Szanowni Państwo. Okej. Dobra, zanim tam wejdziemy, możemy trochę tu pozwiedzać, ale nie sądzę, żeby tu było coś bardzo ciekawego. Bo możemy tędy gdzieś po prostu sobie pójść do tego bagna tam. Dobra. Idziemy do tej wieży Cerdasa. Już słyszę demona, ale to taki demon, który chyba nic nam nie zrobi. Spróbuję zagadać. Pierwszego okradniemy. Raz, dwa. Dobra, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo. No. Nic, który to ja rozumiem, one zawsze na propsie. Zapiszmy, zanim z nim pogadamy, mimo wszystko. Ale to na pewno będzie dobrze. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Dlatego, że jest sługą swego pana. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest. Domagam się widzenia z... Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego... Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego go... Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym do... Podwójny? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego. Może być to serce ognistego golema. Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia... Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się go... Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już... No, ty się zdziwisz, ziomek. Ja pewnie już wiesz, że tu łażę i cię okradam z napitków. No. Dobra.
Dobra, mnie jest tutaj. Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. To trochę dziwne. Faktycznie. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon... To śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy. Dobra, co on może mi sprzedać? Przywołanie golema, szkieletu, bla bla bla. Może mi sprzedać śmierć ożywieńcą.
To akurat jest bardzo, bardzo spoko, więc sobie ją kupię. Posprzedaję ci to żelazstwo, panie dzieju. Dobra, teraz ile ci muszę jeszcze dołożyć? Nic. Bardzo dobrze. No to tak. Tysiąc... sto... to teraz tu trochę dołożę. Dobra. Czy tu coś jeszcze jest, co mogę zrobić ciekawego? Chyba nie. Jak stąd mogę wyjść? No tędy na pewno. Tylko, że skok tutaj nie będzie dobrym rozwiązaniem, a skok tutaj też nie będzie dobrym rozwiązaniem. A wdrapać się tu damy radę. Damy radę, dobra. No. To jest taki oto ciekawy sposób, wyszliśmy z wieży Xardasa. Dobra, no to ta cała śmieszna forteca jest z tego, co kojarzę, właśnie tam, gdzie byliśmy. Czyli dokładnie tutaj, nad tym jeziorkiem. Tak jest. Czyli musimy się po prostu odwrócić gdzieś prosto. Ona jest tam. Tylko zejdźmy stąd tak, żeby się może nie zabić, na przykład. I idźmy do niej. No dlaczego by nie? No i się zabiliśmy. Dobra. To wczytajmy. I się pożegnamy. Dobra, także dziękuję serdecznie za dzisiejszą grę. Następnym razem sobie już odnajdziemy tego orka w tej twierdzy Cytadeli, ruinach tej Cytadeli. Także zapraszam do lajkowania, łapek w górę, dzwoneczków, komentarzy i przede wszystkim do następnego odcinka. Dzięki, na razie, cześć i czołem.